4 do 6. Dalej patrzymy. Jakbyśmy mieli jakiś pęd zakończony pąkiem liściowym, to idzie od razu, usuwamy. Jak jest kwiatowym, zostawiamy. Nie przycinamy? Bezpośrednio po posadzeniu tak robimy. I nie przycinamy, jak on tu jest jednorocznie i zakończony pąkiem kwiatowym? Nie przycinamy. Dlaczego, tylko 4 do 6 gałęzi. A dlaczego nie? Bo jak go pan nie przytnie, to będzie pan miał gałązkę. Taką cieniutką i obłożoną pąkami kwiatowymi. Bo na tym pąku kwiatowym panu zawiąże, będą jabłka, one obciążą tą gałązkę. Tu się obłoży pąkiem kwiatowym, urośnie kolejne 20 cm, zakończy się pąkiem kwiatowym. I ona panu będzie służyć 4 lata. Nie będzie jednego wilka przez 4 lata. I tu się z panem zgodzę. Tak zrobiłem na Goldraszach. I tak jest. I nie będzie jednego wilka. Po 4 latach ją pan przycina, tak? Wybija panu stąd, z dołu. Znowu krótka, zakończona pąkiem kwiatowym. I też nie rozumiem. I zabawa się powtarza. I nie ma cięcia letniego. A dół przycinamy po to, te 4 gałęzie, żeby one zgrubiały. A nie rosły dalej. Bo one się nie mogą kłaść w pas, jak zawiążą. Założą pąki. Zgrubieją, mają sztywną konstrukcję, już się panu nie podegną wiele. I tak pan robi do momentu, dopóki nie obejmią połowy tego miejsca dla niej. Jak jest połowa, to na jednorocznym pędzie pan liczy. Jeden pąk, drugi pąk, trzeci pąk za trzecim pąkiem. W następnym roku ma pan jeden pęd, drugi, trzeci. Dwa pan wyrzuca, a ten znowu za trzecim pąkiem i to panu przyrasta pół centymetra do centymetra rocznie. Czyli nigdy panu nie wejdzie w przejazd, nigdy nie wejdzie w drugie drzewo. A jak pan o tym zapomni na pierwszym piętrze, to dochodzi do tego, że potem trzeba gałązko, tam jest taka blizna po usunięciu gałęzi. Widzicie? Bo już wlazła w przejazd, się nie nadawało. A to jest strata plonu. Bo metr wysokości korony to jest 20 ton co roku. Jak się pozbędziecie pierwszego piętra, nie będziecie robić tych klików, to tych 20 ton za jakiś czas nie będzie.